Dzień dobry, o poranku, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do lektury Słowa Bożego. Słowo Boże czytam najpierw u proroka Izajasza w 64 rozdziale i 19 wierszu. Prorok zapisał: obyś rozdarł niebiosa i stąpił. I drugi ewangeliczny tekst u ewangelisty Mateusza, 6 rozdział, 13 werset: ale nas zbaw ode złego. Moi drodzy, widzimy niesamowite, czy słyszymy niesamowite dwie prośby. Jedną wypowiedzianą przez proroka, który wołał w swojej bezsilności, i drugą, kolejną prośbę zawartą w modlitwie pańskiej: ale nas zbaw ode złego. I często tak jest, że Pana Boga o wiele więcej prosimy. O wiele więcej prosimy, niż dziękujemy, o wiele więcej prosimy, niż uwielbiamy, czy o wiele więcej prosimy, niż się wstawiamy za kimś. Często prosimy o coś dla nas, o coś dla naszych najbliższych. I te prośby są bardzo różne. Czasem są to błahe prośby, a czasem są to prośby związane z czymś, bez czego nie możemy żyć, bez czego nie wyobrażamy sobie życia, naszej egzystencji. Niektórzy proszą o zdrowie, niektórzy proszą wręcz o życie, kiedy to zdrowie jest bardzo zagrożone, kiedy jest się w szpitalu. Niektórzy proszą o naprawienie jakichś bardzo mocno popsutych relacji, kiedy myślimy o rozwodzie czy o jeszcze jakiejś innej sytuacji. I moi drodzy, często przychodzi taka myśl: po co właściwie prosić? Po co zawracać Bogu głowę naszymi problemami? To jest błędne myślenie. Myślę, że każdy z nas ma ten niesamowity przywilej jako osoba wierząca, że może zwracać się do Boga, prosić o to, by działa się przede wszystkim Jego wola. I z tego przywileju korzystajmy jako ludzie wierzący. Nie bójmy się prosić zarówno o rzeczy małe, jak i o rzeczy duże, o rzeczy wielkie, o rzeczy, które przekraczają nasze ludzkie myślenie. No skoro wierzymy, że Bóg jest Bogiem cudów, to módlmy się o to, ale też pokornie módlmy się o to, by działa się Jego wola. U progu tego dnia chcę Wam wszystkim życzyć, żebyśmy cały czas mieli świadomość, że mamy Boga wielkiego, potężnego, wszechmogącego, kochającego i Boga, który jest w stanie wyjść poza nasze ludzkie zrozumienie, poza nasze granice. Dlatego zachęcam, byśmy dzisiaj prosili Pana Boga, ale też uwielbiali Go, dziękowali i wstawiali się także za innych, nie tylko o siebie. I teraz chciałbym, żebyśmy się razem pomodlili. Panie Boże, czasem jesteśmy tymi, którzy tylko proszą. I chcemy dzisiaj paradoksalnie prosić Cię, byś tę tendencję w nas zmienił. Byśmy umieli także Ci dziękować, czyli byli wdzięczni, umieli wyznawać, prosić o przebaczenie i umieli wstawiać się za innych, prosić o błogosławieństwo nie tylko dla siebie, ale także i dla innych. Jeśli, Panie, to będziemy robić, to wierzymy w to, że Ty będziesz nas prowadził, ochraniał i będziesz też dawał to, o co prosimy. Panie, prosimy Cię, by przede wszystkim działa się Twoja wola w naszym życiu, ale też byśmy byli tymi, którzy są Twoimi ambasadorami tutaj na ziemi. Prosimy Cię, Panie, o siłę, mądrość i odwagę do proszenia o rzeczy wielkie. Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, w mocy Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam niesamowitego dnia. Być może teraz o coś Boga prosiliście, czy jeszcze poprosicie, i życzę Wam, by działa się przede wszystkim Jego wola w Waszym życiu, w moim i Twoim życiu. Niech Bóg Cię dzisiaj błogosławi. Miej dobry dzień. Z Bogiem.